Cześć, dzień dobry. Tour de France 2023 wraca po dniu przerwy. Jest to bardzo zaskakujący wyścig w zasadzie każdego dnia. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Więc wygląda to tak. Z dnia na dzień Tour de France jest naprawdę rewelacyjną rozrywką. To jest Super, super rozrywka dla fanów kolarstwa, dla fanów sportu. Wyścig jest zaskakujący, niespodziewany. Zawodnicy jadą w agresywny, ofensywny sposób. Rewelacja. Z punktu widzenia całego tego wydłużonego pierwszego tygodnia, bo pamiętajcie, że to było aż 9 etapów bez przerwy, wygląda to. Dość prosto. Mamy dwóch zawodników, zgodnie z przewidywaniami um, Jonasa Winegora i Tadea Pogaczara, którzy są bardzo, bardzo daleko przed całą resztą stawki, którzy toczą taki klasyczny kolarski pojedynek, klasyczny pojedynek znany z wielu, wielu innych edycji Tour de France, historycznych, który już teraz można powiedzieć, że będzie zapamiętany, tak jak zeszłoroczny. Tak i Tegoroczny. Będziemy o tym wspominać po latach. Będziemy wspominać, jak był Anquetil z Pulidorem. Tak mamy Winegora z Pogaczarem. I ta klasyczna narracja pojedynku faktycznie tutaj ma miejsce, a za nimi mamy rywalizację o trzecie miejsce. Rywalizację również na bardzo wysokim poziomie. Szkoda, że nie do końca. Możemy ją oglądać, o tym za chwilę. Oprócz tego mamy dominację w sprincie Jespera Philipsena. Oprócz tego mamy niespełnione marzenie Marka Cavendisha który musiał z powodu kontuzji wycofać się z wyścigu już wiemy, że nie pobije rekordu Ediego Merksa jest tylko współrekordzistą z taką samą liczbą zwycięstw mieliśmy też bohaterów, jednodniowych bohaterów Jaya Hindleya który przewodzi stawce zawodników walczących o trzecie miejsce i był jednodniowym liderem no i w zasadzie to tyle można byłoby skończyć tak to z takiego kronikarskiego punktu widzenia, mm. z takiego kronikarskiego punktu widzenia, tak to właśnie wygląda. Natomiast patrząc bliżej na każdy kolejny dzień, to naprawdę emocje są wielkie. Emocje są wielkie każdego dnia, duża tutaj duża tutaj zaleta trasy ułożonej przez organizatorów. Bardzo dynamicznej, dającej dni odpoczynku, takie wirtualne dni odpoczynku. Etapy nie są przesadnie długie, ułożone w sposób no, zachęcający do rywalizacji. Oczywiście myślę, że za czasów, na przykład, drużyny Sky, która obierała taką taktykę, obserwowalibyśmy zupełnie inne ściganie z drużyną prowadzącą peleton przez wiele kilometrów, przez kolejne przełęcze, górki i tak dalej. Natomiast no, mamy teraz pokolenie kolarzy, którzy lubią grać w otwarte karty, walczyć z otwartą przyłbicą i tak dalej. Te wszystkie porównania i, i znane frazesy około sportowe. Także moi drodzy. Także, moi drodzy, tak to, tak to wygląda. No, kraj Basków, otwarcie w kraju basków rewelacyjne, entuzjastyczni kibice, ale też właśnie krótkie, strome podjazdy, nawet jeśli etapy kończyły się zjazdami do mety, premie bonusowe, bonifikaty, to, to wszystko sprawiło, że mieliśmy naprawdę super ściganie, i taki pierwszy sprawdzian wydawało się, że Trzeba być od początku tego turu w najwyższej dyspozycji, i chyba wszyscy, wszyscy sobie to powtarzali. E, powtarzali sobie to kibice, dziennikarze, zawodnicy, drużyny, e, no i to przeszło na zawodników, którzy przystąpili naprawdę do, do rywalizacji. Ekstra, zmotywowani, e, ciekawa akcja obu obu braci Yates którzy zwyciężyli, którzy zwyciężyli w, w Bilbao Adam założył żółtą koszulkę Simon zdobył niewielką przewagę nad tymi rywalami o trzecie miejsce jak już wiemy po, po 9 dniach rywalizacji Simon będzie próbował rywalizować o trzecie miejsce oprócz tego no, Bogaczar z winegorem sprawdzający się, sprawdzający się na kolejnych górkach, atakujący, jadący bardzo ofensywnie. To samo było kolejnego dnia w San Sebastian, gdzie jednak mieliśmy, e, mieliśmy niespodziewanego zwycięzcę Wiktora Lafeja, który atakiem z kilometra zaskoczył kolarzy Jumbowizma. Tutaj zrobią małą pauzę, ponieważ tym przegranym z zespołu Jumbowizma w San Sebastian był V2 Bohdwa który jedzie z jednej strony w sposób znakomity, z drugiej strony w sposób przedziwny. Myślę, że przed przyszłorocznym Tour de France drużyna Jumbowizma będzie miała naprawdę. Dużo, dużo kwestii do przemyślenia, do zastanowienia się, no bo z jednej strony Vanaert odgrywa kluczową rolę jako ten super pomocnik w każdym terenie, jest w stanie gonić, jest w stanie nadawać tempo, jest wysyłany do ucieczek po to, aby czekać na Winnegora w kluczowych momentach. On był jednym z, ze współautorów tej niesamowitej akcji, która rozpoczęła się na Turmale. Potem pociągnął Winegora i Pugaczara w Dolinie po Turmale i przed finałowym podjazdem. Natomiast z drugiej strony drużna bo widma no. Wciąż próbuje mu się odwdzięczyć w jakiś sposób, rozgrywając finisze, rozgrywając końcówki, nadając tempo. No i właśnie tutaj jest pytanie, czy oni nie tracą zbyt wiele energii. Po pierwsze, samego Vanerta, po drugie, Winegora, po trzecie, pozostałych pomocników. To powoduje, że ten wyścig jest ciekawszy, no bo jest ten dodatkowy czynnik, który tutaj. Zaburza takie ewentualne klasyczne prowadzenie, prowadzenie peletonu, nadawanie tempa, taktykę i tak dalej. No ale jeśli mamy w składzie jednego z najlepszych kolarzy na świecie super talent, tak uniwersalnego i tak mocnego kolarza jak Van Aert, no to te interesy gdzieś trzeba godzić. Koniec końców, dzięki jego obecności w peletonie Tour de France i w drużynie ten wyścig. Po prostu jest ciekawszy. Po kraju Basków mieliśmy etapy płaskie, no i w ramach zaskoczeń, jasne. Jasper Philipsen jest świetnym sprinterem, jest prawdopodobnie jednym z najlepszych sprinterów obecnie na rynku. No, pod tym Tour de France można śmiało powiedzieć, że jest najlepszy. Natomiast chyba nikt nie spodziewał się aż takiej dominacji. Drużyna Alpecino. trzy zwycięstwa etapowe. W trzech kolejnych sprintach dostępnych dla sprinterów, no, to jest jednak jakby na to nie patrzeć pewne zaskoczenie. Tym bardziej, że stawka sprinterów jest niesamowicie wyrównana i gdy patrzę na, na finisze, na rozprowadzenie, na nadawanie tempa na ostatnich kilometrach, to jest ekstremalnie ciasno. Jasne, nigdy na Tour de France finisze nie są łatwe, to są zawsze najlepsze. Finisze z peletonu w sezonie i warto obserwować taktykę, rozprowadzanie zaangażowanie sprinterów i ich pomocników natomiast tutaj naprawdę to jest cud, że nie doszło do jakiejś dużej kraksy i nie wydarzyło się nic, nic złego do tej pory właśnie na finiszach, chociaż na jednym z etapów, tym kończącym się na samochodowym torze wyścigowym z jakiegoś nie nieznanego nie, nie, nie i niewiadomego powodu kolarze wykładali się na asfalt jeden po drugim, mimo że było tam szeroko i idealna nawierzchnia, nawet jeśli, były, nawet jeśli były typowe dla toru wyścigowego zakręty. Tak czy inaczej, Philipsen jest najszybszy, jest ekstremalnie pewny siebie. Ekstremalnie pewny siebie jest również Matthew Vanderpool, który no, jest współautorem tych zwycięstw. Myślę, że to jest 50 na 50. Philipsen i Vanderpool jeśli chodzi o współautorstwo, bo tak jak Vanderpool rozprowadza Philipsena, to w ostatnich ratach robił tylko, tylko Renshow, Morkow czy Van Poppel to jest naprawdę no, rewelacyjne rozprowadzenie, ale ale to rozprowadzenie jest no, na granicy faulu, a czasami z faulem Obaj panowie z Alpesino, czy, czy to rozprowadzający Vanderpool, czy sprinter Philipsen, no Nie patyczkują się, nie odstawiają łokci, nie odstawiają barków. Robią co chcą, zmieniają linię sprintu, wypychają swoich rywali z, z linii sprintu. Jest to wszystko bardzo niebezpieczne. Symptomatycznie pierwszy finish, pierwszy finish z peletonu. Zakończył się długą dyskusją sędziów dotyczącą tego, czy Filipsa na jednak nie relegować na ostatnie miejsce w grupie. Ukarany na jednym z etapów został Vanderpool, więc to jest wszystko na granicy. No ale tak jest. Koniec końców, jak widać, zwycięzców się nie sądzi. Wracając z kolei do rywalizacji w górach i tych zaskoczeń, to zapowiadając wyścig mówiłem, że etap z przełęczą Marie Blanc będzie prawdopodobnie ciekawszy niż ten z Turmale, i pomyliłem się. Pomyliłem się, ale pomyliłem się dopiero po etapie z Tourmalet, ponieważ etap z Marie Blanc dostarczył, dostarczył rewelacyjnych emocji i również z niewiadomych powodów do dużej, bardzo licznej ucieczki dnia zabrali się kolarzy Bory i Jay Hindley. Jay Hindley, który dzięki rewelacyjnej jeździe został jednodniowym liderem, pokazał supremację nad pozostałymi rywalami o trzecie miejsce przez chwilę wszyscy zastanawialiśmy się czy on może będzie w grze o zwycięstwo natomiast kolejne etapy pokazały, że raczej nie, chociaż no, nigdy nic nie wiadomo co więcej za jego plecami również Pogaczar z Vinegory pokazali super ściganie no i tam zdecydowanie górą był Winegor Pogaczar pokazał pewną słabość, no i wydawało się, że już jest posprzątane, ale nie i drugi pirenejski etap te pirenejskie etapy były w bardzo wczesnej fazie wyścigu Pokazał, no, wszystkim nam opadły szczęki, krótko mówiąc. Ściganie rozpoczęło się na Turmale na przedostatnim podjeździe dnia, na podjeździe kultowym, legendarnym. Rozpoczęło się od dzikiego tempa. Na Turmale było absolutnie dzikie tempo. Drużyna Jumbo tutaj rewelacyjna rola Sepakusa, drużyna Jumbo nadała absurdalne tempo, które rozkręci i pogacza z Winegorem, atakując. Pobili rekord tego podjazdu. Współautorami tego rekordu byli wcześniej w 1993 roku Tony Rominger z Zenonem. miaskułą. były to specyficzne czasy, warto zwrócić uwagę na to, no, że musiało minąć 30 lat, aby ten rekord padł. Nie będę tutaj spekulował, może coś na ten temat napiszę. Istotne jest to, że padł również rekord. Z 2003 roku, a więc widać ta trójka w datach jest okrągła na Turmale i mamy równe rocznice z, no, z jednego z lepszych, bardziej emocjonujących Tour de France, czyli z 2003 roku, kiedy to na Turmale ścigali się Urlich, um, Armstrong i Baskowie z Winokurow, i Baskowie z Timu Euskaltel gdzie było to pewne apogeum, apogeum wczesnych lat 2000, jeśli chodzi o doping, tam wszyscy szli all out wtedy, no i ten rekord również padł. Tutaj, tutaj Winegor z Pogaczarem pojechali absurdalnie mocno na turmale w dolinie, tak jak wcześniej wspomniałem, Winegorowi pomógł, pomógł Van Aert, natomiast, natomiast na finałowym podjeździe Winegorowi zabrakło Pogaczar, się odrodził i odrobił czas. Odrobił czas, i to pokazało, że ten tour jeszcze nie jest skończony. A pokazało również, że faktycznie w grze o zwycięstwo będą się liczyć z dużym prawdopodobieństwem tylko ci dwaj panowie. Co z kolei potwierdzili na pójdzie do domu na kolejnym legendarnym podjeździe, który powrócił na trasę Tour de France. Ostatni raz zawodnicy ścigali się tam w latach 80. No, i tutaj piękne zwycięstwo z ucieczki Michaela Woodsa. Michael Woods to specjalista tego typu e, krótkich, stromych podjazdów, e, znaczy krótkich, stromych podjazdów, ale realnie, realnie pójdę do nie jest aż tak długi. Ta, stromizma, ta stromizna e, tam ma 15, około 15, jedzie się około 15 minut. Znów Pogaczar e, był lepszy od Winegora, e, zatem e, z, e, około minuty straty po e, etapie z Marie Blanc. Zostało e, tylko 17 sekund. No i teraz, e, właśnie po etapie z Pujdy do e, mamy w klasyfikacji generalnej następną, następującą sytuację. Mamy Winegora, 17 sekund Pogaczara, 2 minuty 40 Hindleya, który dzięki tej zaliczce po etapie z Mario Blanc ma dość pewną sytuację póki co. A następnie Carlosa Rodriguez'a najlepszego z zawodników Ineosu ale muszę tutaj powiedzieć że zaskakuje zaskakuje Tom Pitcock, Tom Pitcock chyba, który chyba tutaj testuje swoje możliwości Pitcock jest na miejscu siódmym 5.26 straty między Rodriguez'em a Pitcockiem mamy jeszcze braci Yates Adama z Emiratów Arabskich który jest super pomocnikiem Pogaczara pierwszy lider tego wyścigu i Simona z Lula 4.44 Straty. Następnie Dawid Goody na ósmym miejscu, który przeżywał trudne chwile na pójdzie dom. A potem mamy już Kusa, super pomocnika Winegora, zatem w pierwszej dziesiątce dwóch pomocników Winegora e, i Pogaczara. I dziesiąty jest Romał Bardet z zawodników, którzy być może będą się jeszcze liczyli w rywalizacji o pierwszą dziesiątkę. E, jedenasty Peo Bilbao, dwunasty Louis Maintens. 13 Buchman, to jest z kolei pomocnik Hindleya, 14 Landa, 15 Tibo. Pino w klasyfikacji punktowej zdecydowanie prowadzi Jasper Philipsen, drugi jest Gokar, ale to już jest 110 punktów straty. W klasyfikacji górskiej ciekawa sytuacja, ponieważ punkty na premiach mniejszych, niżej punktowanych premiach. Zbiera Nilsson jest natomiast no, traci bardzo dużo energii i myślę, że ostatecznie nie będzie się liczył w rywalizacji. Jeśli nie któryś z zawodników z klasyfikacji generalnej, to mimo wszystko stawiałbym na Felixa Gola albo e, może, może Giulio, może Giulio Ciccone. E, jeśli chodzi o klasyfikację drużynową, no to Bahrain e, dzięki Landzie i Bilbao przed e, Ineosem. W Ineosie Egan Bernal niestety nie domaga więc po początkowej jakby entuzjazmie związanym z jego jazdą w kraju basków tutaj wydaje się, że Egan Bernal jednak póki co musi się odbudować będzie budował formę no i pomagał, pomagał swoim kolegom młodym Rodriguezowi sam Bernal wciąż jest młody, ale młodszym Rodriguezowi i hmm, Pitcockowi wygląda to wszystko naprawdę ciekawie co więcej, no teraz mamy przed nami jest kilka dni Takich rozgrzewkowych po dniu przerwy. We wtorek mamy etap w masywie centralnym, dość górzysty, ale perfekcyjny dla ucieczki. We środę mamy etap z Clermont-Ferrand do Moulin z dużym prawdopodobieństwem dla sprinterów. W czwartek etap wygląda znów, jest górzysty, natomiast raczej ucieczkowy, chociaż nigdy nie wiadomo. Co ci nasi tutaj entuzjastycznie nastawieni do otwartego ścigania, faworyci zrobią, ale realnie rzecz mówiąc to będzie etap dla ucieczki. Tym bardziej, że od piątku zaczynamy serię bardzo trudnych etapów, która jest jeszcze przeciągnięta przez dzień przerwy, bo kumulacja kluczowych dla losów klasyfikacji generalnej, tak jak mówiłem, w zapowiedzi etapów, to jest pięć etapów. Od piątku. Do środy z dniem, w przerwy w poniedziałek. Zatem w piątek Grand Colombier meta na Grand Colombia, 17-kilometrowy podjazd o przewyższeniu 1300 metrów, podjazd monstrum. W sobotę z kolei ciężki alpejski etap do Morzin z wymagającym zjazdem do Morzin, ale przede wszystkim z przejątrzką Żuplę tuż przed metą. A w niedzielę alpejski, kolejny alpejski etap z bardzo ciekawym podjazdem meta oznaczona jako Saint Gervais Mont Blanc, natomiast jest to podjazd Le Bete, znany z poprzednich edycji Tour de France. Zatem zatem zapowiada się to bardzo ciekawie, co ważne, podjazdy właśnie, teraz podjazdy będą długie. Zobaczymy czy pogacar. Będzie w stanie je wytrzymać. Pamiętajmy, że jego przygotowania były utrudnione. No, tutaj pokazuje, że wchodzi w formę, faktycznie, może być tak, że był nieco nieościgany. Na samym początku, wyścigu Udało się zaskoczyć na Marie Blanc. jednak kolejne dni pokazały, że jest zdeterminowany, dobrze przygotowany, bardzo dynamiczny, teoretycznie teoretycznie pójdy dom był jego najlepszym występem w karierze na tego typu podjeździe natomiast Pogaczar mówi, że był tylko jednym z lepszych, nie najlepszym co więcej mówi, że poprawił swoją jazdę na długich podjazdach, a to właśnie długie podjazdy będą decydowały o losach tego wyścigu mam nadzieję, że będziemy oglądali nadal otwarte ofensywne ściganie, choć myślę, że teraz z każdym dniem e, taktyka i kalkulacja, zarówno w rywalizacji o miejsce pierwsze, jak i o miejsce trzecie, jak i w każdej innej klasyfikacji, którą będziemy e, obserwować, e, będą odgrywały coraz większe znaczenie, e, choć myślę, że obejrzymy jeszcze przynajmniej kilka etapów, które nas poważnie zaskoczą. <laughs> Także, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam uprzejmie. Zachęcam do obserwowania mojego konta na Twitterze, do codziennych wpisów, podsumowań analiz na Facebooku, a także jeśli nie macie czasu i chcecie dostać mikro, pigułkę, to do shortów na YouTube. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!